Rozmowy z największymi zbrodniarzami ostatniego ćwierćwiecza wstrząsnęły kiedyś polską opinią publiczną. Wielu skazanych jest już na wolności. Inni zniknęli z życia publicznego. Ale o tym, co zrobili, nie można zapomnieć. Cela numer nie pozwala przejść obojętnie obok zbrodni sprzed lat. Wielkiej, nieszczęśliwej miłości, która prowadzi do zbrodni, zwykle tylko czytamy powieści. Wzruszamy się, współczujemy zdradzonym kochankom. Odwiedzając więzienia, słuchając wyznań skazanych, przekonałem się, że zbrodnie z miłości zdarzają się nie tylko w książkach. Bronisław M. nie wygląda na człowieka, dla którego najważniejsza w życiu jest miłość. O Bronisławie M. głośno było w mediach w całej Polsce. Pobił na śmierć kochanka swojej żony. W gazetach pisano wendetta zazdrosnego męża. Bronisław M. jako kilkuletni chłopiec trafił do zakładu wychowawczego. Jego matkę pozbawiono praw rodzicielskich. Już wtedy sprawiał kłopoty. Wychowawcy nie umieli sobie z nim poradzić. Ciągle brał udział w bójkach. Po jednej z nich za pobicie kolegi nakazem sądu trafił do zakładu wychowawczego. Do poprawczaka wracał jeszcze kilka razy. Zawsze, kiedy wychodził na wolność, napadał i rabował samochody. W wieku 16 lat za włamania i kradzieże trafił do więzienia. W czasie pobytu w zakładzie karnym poznał swoją pierwszą żonę Halinę. Kiedy dowiedział się, że żona zdradza go z kolegą z celi, zaczął grozić, że ją zabije. Po kilku latach od rozstania z żoną wyszedł na przepustkę. Przypadkiem spotkał byłego współwięźnia. Zaprosił go na wódkę. Po kilku kieliszkach zaczęli się kłócić. Bronisław M. rzucił się na kochanka żony. Zaczął go bić. Nieprzytomnego mężczyznę odwieziono do szpitala. Po miesiącu, nie odzyskując przytomności, zmarł. Bronisława M. sąd uznał winnym morderstwa. Skazano go na 14 lat więzienia. Które to były pana święta w więzieniu? W jednym pamięci, ja się zagubiłem w tym wszystkim, ale gdzieś chyba 32. Od 65 roku mało co byłem na wolności. Jaki był najdłuższy okres na wolności? Najdłuższy to ten ostatni na warunkowe zwolnienie, półtora roku. Półtora roku, od 65 roku pan był? Tak. A to za co te wyroki w większości były? To było kilkanaście wyroków. Różne to było, w większości to było złodziejstwo. Trochę było za zabójki. Tam chyba więc cztery wyroki za napady. I teraz za to zabójstwo 14 lat? Tak. Kiedy pan zaczął? Znaczy co, zaczął siedzieć? No w więzieniu? Nie, więzienie pewnie później, ale nim przyszło więzienie... W 59 roku. Poszedłem pierwszy raz do zakładu. Zostałem umieszczony, bo matka została pozbawiona władzy rodzicielskiej. To pewnie się pan nauczył dużo. No ja tam w szkołę życia przyszedłem. Czego taki poprawczak mógł nauczyć? Pogardy dla władzy. Specyficznej mojej hierarchii wartości. A jaka jest pana hierarchia wartości? Co u pana jest najważniejsze? Dla mnie najważniejsze? Najważniejsze jest to, czego mi całe życie brakowało. Rodzina. Dlaczego pana zabrano z domu, gdzie żyła matka? Tam była jakaś melina, piwa? Nie, czy... matka piwa. Melina, ja wiem, to jest, co pan ma na myśli, melina.
No ale były jakieś powody, dla których... No były, bo których nie chciałbym mówić. O których nie chciałbym mówić, bo bardzo matka pozwoliła. Nie sprawdzała się jako matka. Pan miał potem jakieś kontakty z nią? Tak. Różne. Na ogół się kończyły tak, że siedziałem za nią. Jakbym młodym chłopakiem siedziałem jeszcze w więzieniu czy w zakładzie, to mi się aż płakać czasami chciało, że ten mówi mam matkę i tam wspomina mile matkę, ten ma matkę, a ja na ten temat w ogóle nie mówię, bo ja mogłem mówić o matce, tylko mogłem mówić źle, a nie chciałem w ogóle mówić o matce i chciałem przełamać, stworzyć tą relację między mną a nią normalną. Ale to się kończyło, że ona się nachlała i zrobiła brewerię. Siedem. Ja nie wcale nie muszę ukrywać, że ja tam uderzyłem ją parę razy. Można powiedzieć, że pan całe życie przesiedział, jak nie w poprawczaku, to w kryminale. Tak. Od wyroku do wyroku. Tak to wygląda. Próbował pan z tego się jakoś wysmyknąć? No, parokrotnie. Ma pan na ręku obrączkę. Ja nie jestem po ślubie, jestem po rozwodzie, ale próbuję teraz ułożyć sobie życie z jedną kobietą, z tą Haliną. Jestem przekonany, że ona mnie kocha, ja też się uderzę uczuciem. Myślę, że coś z tego będzie. To jest druga kobieta w życiu? Kobieta? Jako partnerka? Ja nie mam ślubu z nią jeszcze. Ale taka, z którą pan myśli sobie ułożyć życie? Trzecia. Czwarta. Czwarta, z którą tak naprawdę poważnie myślę ułożyć sobie życie. A tak próbować, ja chyba z każdym próbowałem ułożyć sobie życie. Myślę, że wreszcie to już jest to. Ja, to chyba jest moim błędem, bo tak jak mi się wydaje, to ja chciałem za bardzo idealnego związku. A życie troszeczkę jest inne. Chciałem tak bardzo literacki mieć związek, żeby był czysty, piękny. Kto był pana pierwszą kobietą? Kto uczył pana miłości? Ktoś bardzo bliski, z kim nie powinien być w łóżku. Byłem bardzo młody, miałem lat 13 wtedy. Myśli pan, że to miało znaczenie na całym życiu? Z perspektywy lat, jak dzisiaj na to patrzę, to raczej tak. To miało chyba kolosalne znaczenie. A wiedział pan wtedy, że to się dzieje, nie, coś złego? Nie. Ja byłem zafascynowany. Pierwsze lata to mnie bardzo pasowało. To. Później zacząłem się bardzo tym brzydzić i... I może i dlatego taki stosunek do kobiet mam, bo to kobieta mnie skrzywdziła w gruncie rzeczy, no bo co mnie wciągnęła do łóżka. I przez długi okres czasu może taki stosunek miałem do kobiet. I szukałem czegoś odwrotnego, ideału szukałem. To nie miało tak wyglądać, jak wyglądało pana w domu? Miało być całkiem inny. Mój dom był bagnem, a to miało być coś wspaniałego. Jak pan te kobiety poznaje? Z więzienia? To znałem, jedną, drugą żonę poznałem w więzieniu. Ona była więźniarką? Nie. Ja chodziłem na meetingi AA i ona z zewnątrz przychodziła tam ze dwa razy i tak się jakoś zaczęło. Ona starała się udowodnić mi, ja byłem wtedy tak nastawiony, żeby nie, że świat jest skurwany i zły. A ona chciała mi udowodnić, że świat nie jest taki zły, że między plewami można ziarno znaleźć. No i tak sobie udowadnialiśmy, a się to skończyło ślubem. Ślubem w więzieniu? Tak. Dwa śluby miałem i dwa na nieszczęście w więzieniu. I tego trzeciego chcę uniknąć, chcę wziąć go na zewnątrz, jak wyjdę już. Czy na pana Halina odwiedza? No, bo jest z biedną kobietą, na ile jej pozwalają środki finansowe? Co dwa miesiące, co dwa i pół. No wtedy... Nie będzie pan o nią zazdrosny? No, ja już jestem zazdrosny o nią. Ale to wie pan, to mur wytwarza to wie pan, bo tutaj wyobraźnia te rozmowy, bo to jest takie... Nie mamy o czym mówić, to mówimy, a to tam, ta to robi, to tam, to wie pan, to człowiek leży później ze swoimi myślami i mówi, jeżeli ona, to może i moja. Wie pan, to jest taka choroba więzienna. Na co pan będzie uważał teraz, jak pan stąd wyjdzie i będzie pan miał swoją nową rodzinę? Na co będę uważał? Żeby nikt z butami w mojej rodziny, do mojej rodziny nie wchodził. Jestem samotnikiem, wie pan, ja się przyzwyczaiłem, bo... Ostatnio siedzę 3 lata, już w celi dwuosobowej, ale przed tymi 3 latami ja 15 lat siedziałem w pojedynce. Ja kocham samotność już teraz, ja nie bardzo ufam ludziom.
To tam ja chcę być taki samotny, we dwoje, w trójkę, tam z nią i z dzieciakiem i... Jak się jest tutaj, to czego brakuje bardziej? Miłości, seksu, rozmowy, czego? To zależy od momentu, wie pan, bo między czasami z wiekiem przychodzi. Seksu brakuje nie tak często, jak brakuje normalnej rozmowy. Przytulenia się, porozmawiania. Bo jednak jest możliwość, wie pan, tych widzeń tak zwanych intymnych jest możliwość, że... A to jest jednak ważne, wie pan, bo seks w związku dwojga ludzi nie jest rzeczą najważniejszą, ale jest bardzo ważną. On potrafi rozpieprzyć związek, ale i strzelić też. Pan się już kochał tutaj w więzieniu ze swoją kobietą? Tak. Sukcesywnie mam co 2 miesiące widzenia, takie tak zwane intymne. Czy to jest inaczej niż... No i na pewno inaczej na miastko. To jest, wie pan, takie fizyczne zaspokojenie, ale i psychiczne. Też blisko, wie pan, ta świadomość, że nikogo nie ma w tym pomieszczeniu. Ja mogę swobodnie porozmawiać, że żaden skazaniec na mnie nie patrzy, że żaden klawisz na mnie nie patrzy. Jak mam ochotę, to mogę sobie przy niej popłakać, bo przy skazaniu to jest, wie pan, ciężko się narazić na śmieszności i coś jest przykrego tam, wie pan, opowiada mi, coś mówi, co się dzieje w domu, czy mi akurat jakiś tam żal na czymś dzieje i łezka mi się uroni. To trudno jest to zrobić przy skazanym. Przed Haliną kto był wcześniej? Ela. Dla niej pan zabił? Nie. Ja zabić nie zamiast dla niej, tylko przez nią, ale to przez Halinę. Też Halinę, tylko pierwszą moją żonę. A co się stało, że pan był tak zdeterminowany, że pan przez nią zabił? Ja kochałem ją, to mi się wydaje, że mocniej nie można kochać już, jak ja ją kochałem. Ja uważam, że ona zniszczyła, ona zbrudziła nasz związek, bo ja mogę się nawet dzisiaj śmiało powiedzieć, że to już minęło mnóstwo lat i dzisiaj moje się potoczyło inaczej, że ja jej nie zdradziłem nigdy. A ona była na tyle nielojalna względem mnie, że nie wiem, czy to jej temperament tu odgrywał rolę. Ja tylko szedłem za mur i szwagru zaraz miałem. Ktoś to panu o tym mówił? Tak. Czy ona się przyznawała? Ona też się przyznawała, bo ja potrafiłem wymusić. Święty nie byłem. Lał ją pan? Lałem. Dopóki nie przyprawiła mi rogów, to byłem aniołkiem dla niej. Jak mi przyprawiła rogi, to mnie tak to gryzło, że ją lałem. W ogóle ja później pomyślałem na tym, że mi rozsądek mówił, że powinienem się z nią rozejść. A serce mi nie to mówiło, zostań. I tak się męczyłem jeszcze parę lat się męczyliśmy. A ten facet, o którego poszło, to kto to był? Facet, który wyszedł po celi i bez mojej wiedzy wziął sobie kopertę z adresem. Pan mieszkał razem z nim w celi? Tak. I on wiedział, że to jest pana kobieta? Tak. Zaopiekował się nią. Wyszedł i zaopiekował się nią. Tylko przedtem ona miała tych szwagrów tak zwanych, no tak na doskok, a ten, który z nią mieszkał, żył 2,5 roku. I co pan powiedział? Nic. Spotkałem go. Przy okazji go spostałem. I powiedziałem mu, że kiedyś się poleczymy. Ja to odłożyłem w czasie to wszystko. No i w czasie się odłożyło, że za parę lat spotkałem go na swoje nieszczęście i na jego nieszczęście, bo on poszedł do zimy, a ja do więzienia. Pan już wtedy Halinę zostawił, tak? Nie, ona mnie zostawiła. Będąc w zgodzie z prawdą, ona mnie zostawiła, szedłem z przyjaciółką, a on przez czterema kolegami szedł. No i się zapytałem, czy pójdzie ze mną na wódkę. Nie, czy mu rozum odebrało, bo byli podcięci. No ja byłem podcięty i oni byli podcięci. Znaczy podcięty to byłem pijany, no. I oni byli też podpijani. Poszli do mnie do domu i przy tej wódce wywiązała się dyskusja, ja się pytam, czy ma coś do powiedzenia. No i to się miał 4 kolegów, to się czuł pewnie. Mówiłem, że tak, no i przyszedłem zreperować światło, zostałem 2 lata. Został stan, no i to się skończyło, że po miesiącu i 3 dniach umarł. A prał go pan wtedy? No pan, jakoś tam coś się stało, że nie odzyskał przytomności, miesiąc i 3 dni i poszedł do piachu. Czyli zabił pan faceta? Tak. I wcale tego nie żałuję. Żeby pan dobrze o tym wiedział, że ja tego naprawdę nie żałuję. Zadziwiło to pana? No wie pan, on mi zburzył coś, co miałem najcenniejszego. Chociaż to nieudane to było, ja starałem się zreperować ten mój związek, ale to był mój związek. A co miałbym, co? Nogi mu połamać? To ta wiele by jeszcze bardziej zjednoczyła. Dla niego było jednym ratunkiem 1,5 metra po ziemię go schować. To znaczy zatłuc go. Ale przecież wiedział pan, bijąc, że się zaczyna piekło.
że za chwilę pan wróci znowu za kratki. Nie przypuszczałem, bo się raz go stłukłem i przypuszczałem, że też dostanie chłostę i no, też myślałem, że to w czasie odłożę. Bo to, że on miał zginąć, ja wiedziałem. A nie przypuszczałem, że... Pan wiedział, że pan go zabije? Chyba tak. Chyba tak, no ja nie wiem, chyba tak. Wie pan, ja tylko przechodziłem przez miesiąc i przez rok i miesiąc, bo tam wtedy pracowałem w SPTHW i codziennie, obojętnie jakbym jechał, to musiałem z domu do pracy dwa razy dziennie koło niego koło domu. Dla mnie się bebeki gotował, jak widziałem do jego okna tam. Ale on już nie był z pana żoną. Nie, nie, no ale wie pan, na wspomnienia wracały. On mnie zabrał coś, co najbardziej kochałem. I to w pana prywatnym kodeksie za to jest śmierć. Tak. Pan jest zamyśliwym człowiekiem. Ja wiem, mi się że wydaje, że tak. Tak, ale... Długi pan spłaca. Tak, dopóki mi ktoś krzywdy nie wyrządzi, to jestem bardzo dobry dla osób, które mi nie wyrządzają krzywdy. Mało tego, jestem taki bardzo opiekuńczy i tak bardzo chciałbym komuś pomóc. I jestem trochę łatwowierny, ale jak ktoś już widzę, że ktoś mi wyrządza krzywdę, no to jednak z wiedzy nie wychodzi. Co pan ma na tej twarzy? Co to jest za ślad? Po tatuażu. A co pan sobie tam napisał? Wyznanie miłości do swojej pierwszej żony. Na twarzy? Na twarzy. Mówię, bo taki byłem infantylny w swoich uczuciach, że to było moim okazaniem miłości. Uważałem, że to jest na więcej się niż nie można pozwolić. Mówię, mam taki może niewyrobiony uczuciowo byłem. I co pan to napisał? No, że ją kocham. Do jakiego stopnia, że do szaleństwa ją kocham. Kocham do szaleństwa Haliny? Tak. Halszkę, bo ona jeszcze była moim takim pierwowzorem jej, to była Halszka z Krzetowskiego. Tylko, że to były dwa inne charaktery. Pan ołtarzyk zbudował dla niej niesamowity. Może nie wytrzymała tego. Możliwe, być może. I co pan z tym tatuażem zrobił? Skasowali lekarze. A dlaczego pan chciał skasować? Nie? No, doszedł do wniosku, że Halina poszła, to i tatuaż może sobie iść. A tu, bo widzę? No tak, to wie pan, wszystko zakładu takie tam. Malowanki. To na rękach? No. Wszędzie pan to ma? Nie, no na rękę tam trochę mam, tutaj mam jeszcze takie. A można to zobaczyć? Można, proszę. Rany boskie, co jest pan z tym? Tu jest co napis? O mnie wizy tam, i wszystko zwycięża. A tu na tym brzuchu? No to jest od samouszkodzeń i od operacji normalnych. Co pan sobie robił? No wie pan, tam bebechy wywalałem na wierzch, tam jakieś tam pobójki robiłem. Jak to bebechy pan wywalał? No wypróbowałem sobie flaki na wierzch, no, trzewia. To wiem, kiedyś to było tak, że inaczej swoich racji nie można było dojść. Więzienie było tak skonstruowane, żeby zgiąć kark. Człowiek był liczony jak śmieć tutaj. Podstawowa rzecz, żeby nam załatwić widzenie, idę do pedała i mówię mu, pechowca, chciałbym jakieś tam widzenie załatwić z żoną. A nie zasługuje się. No, tłumaczę, że to jest widzenie nie dla mnie ważne, tylko ważne jest dla dziecka i dla żony. Wiesz, że wtedy kontakty z nią otrzymywałem. Jako przykład panu mówię. Nie, no to jak wywalę mu bebechy, wypieprzyłem mu na biurko, widzenie się znalazło. No i co oni zrobili, jak pan z tym... No to się w szpital, wie pan, to się różnie to się odbywało. No na ogół to musiało być szpital, no, wie pan, albo wolnościowy. No czasami się zdarzyło, że wie pan, przyszedł lekarz i na miejscu zeszył, tam, wie pan, to jest różnie tam. Jak się jelit nie uszkodziło, to wziął, przepłukał, zamknął i zaszył i dobra, jedziemy dalej. No w sumie to się zebrało 101 operacji. 101 operacji. Jak przeglądałem pana dokumenty, to tych wyroków to jest cała masa. No może ja nie wiem, nawet nie wiem ile. Po kilka miesięcy, po kilka lat, po kilka miesięcy, po kilka lat. To mi się rzuciło w oczy i jeszcze to, że pan strasznie lał strażników. No wie pan, ja może nie tak reklałem, jak ja się broniłem. Pan miał kilkadziesiąt napadów na... Na funkcjonariuszy. Na funkcjonariuszy. No bo jak się mybić, no musiałem się jakoś bronić. Wie pan, on słowo, ja słowo. O rękę podniósł, nim on podniósł się mnie uderzyć, to ja go jebnę w japę. Już wie pan, i to zawsze tak... Jemu sprawiednik za ubliżanie i za zabicie skazanego nie zrobił. Mnie robili sprawy. No i tak się w niej wlekło, wie pan. A się zebrało tego, na przykład w ciągu jednego wyroku zebrało się 36 spraw. 36 zarzutów o nich. W ciągu jednego wyroku. W ciągu jednego wyroku, który żeby śmieszniej, w ciągu 14 miesięcy. 30 strażników zostało w japę. No co najmniej. Ja byłem, bo to zarzutów, na wie pana, w jednym zarzucie mogło być ich trzech, mogło ich być, a mogło być, bo to było i ubliżanie, różnie to się zdarzało, ale wie pan,
Po 3 razy w tygodniu musiałem lądować w pasach, bo to było już normą dla nich. Teraz pan złagodniał? No mi się wydaje, tak? No to wie pan, rozmawiał pan, czytał pan akt, rozmawiał pan z przełożonymi, to oni panu powiedzą, że ja złagodniałem. Ja mi się wydaje, że jestem taki sam, tylko że oni pozwalają mi się wypowiedzieć i widzą we mnie, tak mi się wydaje, że niektórzy z nich, widzą we mnie człowieka. Czyli pan teraz pracuje w bibliotece? Tak, tak, jestem pomocnikiem. I pożycza pan książki? Tak. Znaczy, pracuje pan w kulturze? No tak można to nazwać. Ale jeszcze czasem pan użyje pięści? Nie. Nie, na ogół nie, no chyba nikt mi nie daje powodu, nie, jakby się taka sytuacja stała, że musiałbym, no nie wiem, jakbym się zachował, nie mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy. No ale wie pan, jeżeli ja przez ostatnie 3 lata mam jeden raport tylko, który też prawie że pięści wyciągnąłem do funkcjonariusza, też jakiś takiego pieprzony głupina wykręcę na ścianę, do rewizji mi zakazał położyć. A mi się od razu przypomniały czasy, 60 lata, kiedy głową do ściany i walili w ścianę, głową w ścianę moją. No od razu to mi się przypomniał, ja mówię, że nie. No i od słowa do słowa, on się pyskówka, on się pokazać swoją rację i swoją władzę, ja powiedziałem, że nie. Tylko, że tam jakiś naczelnik był rozsądniejszy i jakoś to mnie pan załagodził, to jedyny raport, to znaczy, że jakieś zmiany tam muszą być. I oni też ostrzegają te zmiany, jeżeli ja mam mnóstwo nagród, a mam jeden raport tylko. Co będzie za murem, jak pan wyjdzie za te kilka lat, może już za kilka miesięcy? Nie wiem, nie boję się. Znaczy inaczej, nie boję się, ludzi się boję za murem. Tutaj pan ludzi zna, tu pan wie, jak pan ma się zachować, żeby było w porządku. Tu mam gdzie umknąć. Tu mam swoje 4 ściany i tu znam reguły gry. Ale uważam, że stworzę azyl, taką Arkadię Szczęścia, z siebie, ze swojej partnerki, dziecka jej, że to będzie coś, czego znajomi, bliscy i dalej będą nas zazdrościć. Powiedział jej pan wszystko o sobie? Więcej jak pan. Tak, więc jak panu. A myśli pan, że to dobrze? Nie wiem, być może popełnią następny błąd, ale uważam, że w miłości powinno się mówić wszystko, jak się drugą stronę kocha. Nie boi się pan, że jak będzie pan tak idealizował tę sytuację, to znowu coś pan spieprzy? Jakbym się bał, to bym nie wierzył, to bym nie próbował. Uważam, że nie spieprzę już teraz, bo mi się wydaje, że nie idealizuję. Ideałów nie ma już. Doszedłem do wniosku, że nie ma ideałów. Ludzi idealnych nie ma. Związków idealnych nie ma. Ja wzorowałem się na Skrzetuńskim i na Halszce. To przepłaciłem parę lat życia. Trudno uwierzyć, że człowiek, którego życiorys to pasmo przestępstw i pobytu w więzieniu, jak nastolatek wierzy w idealną miłość, w to, że stworzy swojej rodzinie krainę szczęścia. Ma proste zasady, jak kochać to do szaleństwa, jak mścić się to na śmierć. Spędzając prawie całe życie za murami więzienia, idealizuje prawdziwy świat, bo zna go tylko z literatury.